Podczas ostatniego parodniowego pobytu w Polsce założyłem sobie nowe konto w Idea Banku i Idea Bank poprosił mnie, żebym sprawdził, czy w Tokio istnieje odpowiednik ich usługi o nazwie mobilny wpłatomat. To jest takie, że możesz sobie zadzwonić i przyjeżdża auto i ma wpłatomat. Pytanie brzmi, czy mają coś takiego w Japonii, auto, które przyjeżdża, żeby wpłacić hajs. Poszukajmy go. Okazuje się, że nie ma. Piękne są te poranki w Tokio, chociaż bolesne, bo teraz, jako że nie mam dużo czasu, to musiałem strasznie zwiększyć obciążenie treningowe. No i jest hardcore. Cóż za piękne kwiatuszki na pocieszenie. To dla was, dla wszystkich pięknych panów, którzy to oglądają. Wow, ale super. Dużo więcej lisków tutaj jest niż wczoraj. Teraz z dnia na dzień te drzewka tutaj będą się zmieniać. Pamiętajcie, to nie są wiśnie, to są śliwy. Śliwa kwitnie wcześniej niż wiśnie. Bardzo się cieszę, że w tym roku uda mi się śledzić ten sezon kwitnięcia krzaków. Pamiętajcie też, że hanami to jest czas najostrzejszego melanżu. To będzie ciężki miesiąc pod względem fizyczności. Przez pewien czas będę robić 2 treningi dziennie, bo celem jest zniszczyć ciało tak, żeby się dobrze zregenerowało akurat na czas maratonu. Więc niszczmy. Pomyślałem sobie ostatnio, że mam za mało ciekawości, jeśli chodzi o Tokio. Trochę tak skostniałem, jeśli chodzi o użytkowanie tego miasta. I chciałbym nad tym trochę popracować, więc pomyślałem sobie, że będę szukać więcej okazji, żeby pojechać w jakieś nowe miejsce. I tak też zrobimy dzisiaj. Wróżba. Praktycznie nigdy się nie zapuszczam do wschodniego Tokio, a tutaj jest naprawdę ładnie i naprawdę bardzo inaczej. No teraz oczywiście klimat jest specyficzny, bo jest właśnie to powoli zaczynające się hanami, więc taki czas, kiedy Japończycy lubią sobie pochodzić do parku, pooglądać kwiatki kwitnące, więc jest bardziej sielsko niż zwykle. Ale i tak, no jednak wschodnie Tokio ma dużo taki bardziej klasyczny, oldschoolowy klimat niż te rejony, gdzie ja się zazwyczaj poruszam. To jest bardzo typowa scena dla tej pory roku w Japonii, to znaczy mamy tutaj kilka zakwitniętych, bardzo pięknych drzew, pełnych kwiatów i dużo ludzi, którzy robią po prostu zdjęcia tym kwiatom. Już mówiłem o tym niejednokrotnie, że w Japonii bardzo celebruje się upływ czasu, zmiany pór roku, sezonowość i to jest, no, na wielu płaszczyznach dla mnie to jest wręcz wzruszające. Bardzo doceniam tę japońską wrażliwość na to, że zmieniają się kolory w naturze, zmieniają się właśnie roślinność się zmienia. Bardzo to jest piękne, jak Japończycy do tego podchodzą i fajnie jest dać sobie szansę popatrzeć na kwiatki i zrobić im zdjęcie. To brzmi banalnie, ale kiedy ostatnio to zrobiłeś? Tak jak mówię, no to wszystko się dopiero zaczyna, to jest dopiero początek, to jeszcze są śliwy, a nie wiśnie. Kwitnące wiśnie to jest dopiero prawdziwe jakby, no wizualne wzruszenie, zobaczycie. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć, kwitnące wiśnie w Japonii. Co ciekawe, nawet w obrębie samego sezonu hanami są takie
poszczególne fazy tego, które też warto jest tu chwycić. To znaczy, najpierw są pączki, potem wychodzą takie białe kwiatki, które potem w ciągu około 2 tygodni zmieniają kolor na coraz ciemniejszy, a później spadają, co jest na przykład pięknym widokiem w rzekach, które przepływają przez Tokio, jak masz mnóstwo drzew, wiśni i wszystkie płatki spadają. To co mówię, to są wszystko spoilery tego, co będę kręcić przez najbliższych kilka tygodni. Ale jeśli lubicie kwiatki, to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie, bo będziemy dużo kwiatów oglądać. To tutaj to jest świątynia w dzielnicy Yushima, która jest znana właśnie z tego, że ma śliwy. No niestety większość z nich już przekwitła, zanim zdążyłem do Tokio dojechać. Możemy tutaj znaleźć drzewka w różnym stadium rozkwitu. Nie wiem, czy tak się mówi. No i w sumie o co tutaj w tym wszystkim chodzi? O przemijanie i o świadomość upływu czasu. Bo w momencie, kiedy drzewo przekwita, no to już nie będzie ładne tak samo, jak było przez cały rok. I trzeba cały rok czekać na kolejne kwiatki. Jak się spóźnisz i nie zrobiłeś zdjęcia, to już nie zrobisz. Ciekawe, kurczę, mam niezapowiedzianą wyprawę przez różne kultury, bo to jest na przykład świątynia konfucjańska, więc jeszcze co innego. Znaczy, chodzi mi o to, że zwykle w Japonii są albo shintoistyczne, albo buddyjskie. To jest właśnie klimat Shitamachi, czyli starszej części Tokio. Nie wiem, na ile to jest oczywiste, no to są zniuansowane, są te takie tokijskie klimaciki. Ciekawostka jest taka, że w centrum tej okolicy, między wszystkimi tymi bardzo takimi klasycznymi miejscówkami, niezbyt rozwiniętymi, powiedzmy współcześnie, mieści się Akihabara, czyli to, co było w latach 80. głównym takim centrum technologicznym w Tokio. I tutaj mamy Akihabarę, a tutaj Ochanomizu. Miałem dzisiaj, kurczę, wyjść tylko na chwilę i coś tam sobie pójść, połazić, pokręcić drzewka, kwiatki, ale wyszło, że się zagubiłem tutaj, w tej części Tokio. Niedawno, bo bodajże 3 tygodnie temu, minęły 4 lata, odkąd przyjechałem do Tokio. 4 lata temu przyjechaliśmy tutaj z Marcinem, niby na 5 tygodni, a sami wiecie, jak się skończyło. Ostatni raz, jak byłem w tym budynku, to była tutaj tylko jedna kawiarnia, a teraz zrobili taki cały budynek starej stacji, zaadoptowali na taki kompleks butików i różnych sklepów specjalistycznych. Bardzo fajnie tutaj jest. Jest najlepsza kawiarnia dla fanów pociągów, bo pociągi jeżdżą dookoła. No a to tutaj to już jest taki Akihabara. No nie będę już tutaj chodził po Akihabarze dzisiaj. Już mi się nie chce trochę. Zawsze na Akihabarze jest mi trochę smutno, że ta okolica już jest taka martwa raczej. Nie za wiele tutaj jest ciekawych rzeczy. Ale też no w takich czasach żyjemy. No Akihabara jest znana z tego, że ma dużo sklepów z elektroniką, z grami i tak dalej. Ale tak naprawdę jak jesteś w Shibui tak jak ja, to wszystko i tak znajdziesz tam, więc nie ma powodu przyjeżdżać tutaj w ogóle. Zresztą w ogóle w dzisiejszych czasach wszystko można kupić przez internet, nie? Więc no nie ma powodu jeździć gdziekolwiek. Smutne to. Chodzi mi o to, że jak chcecie przyjechać do Tokio i pojechać na Akihabarę i coś sobie kupić, na przykład aparat, żeby powiedzieć, że kupiście sobie aparat na Akihabarze, to możecie, ale to jest wyłącznie kwestia sentymentalna, bo to nie jest tak, że tutaj jest więcej rzeczy niż gdzieś indziej, no nie. To co mówiłem, że wszystko jest wszędzie, no są pewne wyjątki. Kupiłem sobie adapter do obiektywu, który no w Shibui go nie mieli, więc Akihabara wygrywa. Konkretnie ten sklep, Yodobashi w Akihabarze, to jest raj dla fotografa naprawdę. No ale to jest sklep z aparatami i elektroniką tej wielkości, więc jest imponujący. Ta stacja trochę mi przypomina jak 4 lata temu, w ostatni dzień pobytu z Marcinem tutaj robiliśmy już zakupy dla znajomych, prezenty i tak dalej, a mnie było w głowie, żeby nie lecieć i jeszcze mu o tym nie powiedziałem i chodziłem tędy w tym pomieszczeniu bardzo, bardzo zestresowany tym, co zdecydować i przerażony tym, co chcę zrobić.
kurde, tak od rana łażę, już jestem zmęczony. Już mam przeszczęte dzisiaj 25 km. Znaczy w sumie łącznie z bieganiem. Ale namówiłem Kasię, żebyśmy w jeszcze jedno miejsce pojechali razem. Ale przegapiłaś dzisiaj, Kasia. Fajne miejsca były. Tak? Zobaczysz na vlogu. Obejrzysz? Nie. Myślisz, jak ci się podoba? Niektóre drzewa są bardzo ładne. Niektóre, nie niektóre, wszystkie. Nie wszystkie. Tak tydzień temu mogliśmy przyjść, ale byliśmy nie tutaj. No ja byłam. Ta okolica nazywa się Umegaoka, czyli wzgórze śliw. Ume to są te śliwy japońskie. Więc to jest też miejsce znane z tego, że jest dużo drzew tutaj śliwy. Dzisiaj taki dzień, że chciałem odhaczyć wszystkie miejscówki znane ze śliw, żeby jeszcze złapać resztki tego sezonu kwitnięcia. I będziemy się szykować na wiśnie. Znaleźliśmy jeszcze na koniec dnia labirynt. Zapraszamy na filmy naszego parkurowego składu. Nazywamy się Storror. Za dobrze się dzisiaj bawimy. O rany, ale to był wyczerpujący dzień. Jestem strasznie zmęczony. A to jest dopiero po 18, ale już trochę spanie. Trochę już spanie bierze. Teraz wytrzymać jeszcze z 4 godziny. Przełędziłem dzisiaj ponad 30 km, ale było warto. Kwitnące kwiatki. Co?